Witam wszystkich na mojej prezentacji. Nazywam się Marcin Zajączkowski i będę mówił o Mockito 2. Zanim zaczniemy, kilka słów o mnie. Specjalizuję się w automatycznym testowaniu kodu i ogólnie w rzeczach związanych z dbaniem o jego jakość. Poza tym jestem miłośnikiem współbieżności i reaktywności, a także interesuję się Continuous Delivery. Dodatkowo jestem autorem i kontrybutorem wielu projektów open source. W kontekście Mockito to stworzyłem m.in. Mockito Java 8, czyli biblioteczkę, która rozszerza Mockito o rzeczy związane z Java 8. Napisałem refkardę do Mockito i czasami trochę kontrybuję do Mockito w ogóle. Niekiedy można mnie spotkać, jak bloguję. Mój zawodowy czas współdzielę między dwie główne inicjatywy, czyli Codarte, taki software house, który prowadzimy razem z kilkoma kolegami, który jest ukierunkowany na firmy, którym zależy na wysokiej jakości tworzonych rozwiązań, a także Bottega IT Minds, taka ciekawa firma szkoleniowa, która skupia ciekawych trenerów, dla której od czasu do czasu robię szkolenia. Gdybyście mieli pytania, to w czasie prezentacji można podnieść rękę albo w inny sposób zwrócić moją uwagę, spróbuję na nie odpowiedzieć, mam kubki i nie tylko, więc będzie okazja je zdobyć. Celem mojej prezentacji jest pokazanie wam, co ciekawego zmieniło się w Mockito, jakie są nowe funkcje, jakie poprawki, w takiej prostej, łatwo strawnej postaci, żebyście po tej prezentacji wiedzieli, że warto i żebyście po powrocie do swoich projektów, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, takiej aktualizacji dokonali. O czym będę mówił? Najpierw będzie trochę o maczerach, potem o wsparciu dla Java 8. Będzie o funkcjach, które się pojawiły w Mockito 2, które pozwalają troszeczkę poprawić jakość waszych testów. Będzie o zmianach wewnętrznych, o mockowaniu rzeczy finalnych, a także o tym, czego możecie się spodziewać, jakbyście migrowali się do Mockito 2. Będzie o infrastrukturze, czyli Continuous Delivery i będzie o tym, co w przyszłości możecie oczekiwać od Mockito. Ale zacznijmy od faktów dotyczących Mockito, albo jeszcze wcześniej zapytam, kto z was, czy jest ktoś na sali, kto nie słyszał w ogóle o Mockito? Świetnie, nie widzę. A kto z was zaktualizował się już do Mockito 2 w swoich projektach? Też nie widzę i teraz mam wątpliwość, czy są na sali żywi ludzie? Okej, to dobrze, już się bałem, że mnie nie słychać albo coś takiego. Czyli bardzo dobrze, dlatego że mam nadzieję, że po prezentacji na tyle zachęcę do Mockito 2, że się zaktualizujecie. Zacznę od tego, że Mockito jest najpopularniejszym frameworkiem do mockowania w Javie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa były, czy to ankiety, na przykład robione przez Zero Turnarounda, pytające deweloperów, czego używają. Wyszło, że Mockito w Javie jest najpopularniejsze, ale były też analizy, czy to projektów na GitHubie, czy też projektów zrealizowanych do Maven Central, które pokazały, że Mockito jest w top 5, bądź nawet w top 3 bibliotek ogólnie javowych. Więc mając taki wynik, jest zdecydowanie najwyżej notowaną biblioteką do mockowania w Javie. Biblioteka ta Mockito jest rozwijana już przez 10 lat przez Szczepana Fabera, zostało stworzone, a teraz jest trochę więcej kontrybutorów, o czym za chwilę i ogólnie tak jak rozmawiacie z kolegą bądź z koleżanką, że ta osoba pisze testy, to z dużą dozą prawdopodobieństwa używa JUnita w Javie. Podobnie z Mockito, jeżeli używała dana osoba czegoś do mockowania, z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to Mockito. Szczęśliwie, czy też ogólnie jest też trochę alternatyw, między innymi Spock, którego używam na co dzień, który jest świetnym frameworkiem do mockowania, także dla Javy, mimo że testy w nim, specyfikacje piszemy w Groovim. Groovi, taki ciekawy język, podobny do Javy, tylko mający trochę ciekawszych feature'ów i prostszych. Natomiast można bardzo dobrze testować kod javowy w Groovim i o ile Mockito ma świetne API do pisania, mamy given, when czy do will, to ogólnie Groovy jest bez porównania prostszy w pisaniu DSL i pozwala na wiele ciekawych rzeczy, jak przeciążanie operatorów, czy przez transformację ST do osiągnięcia konstrukcji, których nie jesteście, czy nikt nie jest w stanie osiągnąć w Javie, bo Java jako język tego nie wspiera. Dlatego pisanie testów w Spocku daje wam możliwość tworzenia ich w krótszy sposób, bardziej czytelne i wygodniejsze. Szczególnie zachęcam do poznania Spocka, to nie jest prezentacja Spocku, chociaż takie też robiłem. Natomiast Spock oprócz tego, że jest frameworkiem do testowania, ma też Mocki.
Niemniej nawet te MOOC-i mają swoje ograniczenia i nawet używając POK-a, bardzo często, szczególnie w testach integracyjnych, jesteśmy tak zmuszeni do sięgania po Mockito, dlatego warto znać Mockito nawet przy używaniu POK-a. Ogólnie to, że są alternatywy, jest bardzo dobrze, bo możecie wybrać, jeżeli byście chcieli coś innego, ale tak naprawdę to też wpływa pozytywnie na rozwój developmentu Mockito, bo widać, że jest jakaś konkurencja, że warto nadal to rozwijać. Mockito 2. Wydane na jesieni zeszłego roku, pierwsza stabilna wersja, to było 2 lata po poprzedniej stabilnej wersji z linii 1.10 i ogólnie w międzyczasie było ponad 100 beta wersji. Jeżeli byliście na prezentacji chłopaków z ShipKita wcześniej, to wiecie, jeżeli nie, to też coś wrócę do tego tematu, że były pewne problemy z tym wydawaniem. Jeżeli się zastanawiacie, czemu Mockito 2.1.0, nie 2.0.0, to na afterparty możecie mnie zapytać. Niestety też mam trochę w tym współudział, ale od tego czasu wiele się dowiedziałem o semantic versioningu, więc ten błąd już się więcej nie powtórzy. Obecnie projekt jest rozwijany aktywnie przez 4 głównych deweloperów, a oprócz tego jest grupa ponad 100 kontrybutorów, którzy w jakiś sposób wspierają rozwój Mockito. I ogólnie Mockito 2, jak zobaczycie, przedstawi tylko część nowych funkcji i ulepszeń, natomiast jest sporo nowych i ciekawych rzeczy. Zacznę od maczerów. Maczery, wszyscy znają Mockito, więc tylko w skrócie powiem, jeżeli stabujemy coś albo weryfikujemy, to możemy powiedzieć, że jeżeli wywołałeś metodę albo wywołałeś metodę z argumentem 3, zrób coś. Ale niekiedy jest to niewygodne i chcielibyśmy móc powiedzieć, że jeżeli wywołałeś metodę z 5 lub więcej jako argument, to wtedy coś ma się zadziać. I do tego się wykorzystuje maczery, które pozwalają nam definiować reguły. I w Mockito 2 implementacja maczerów została mocno zmieniona, potem wewnętrzna implementacja. Wcześniej to maczery mockitowe były oparte o hamcresta. Od Mockito 2 to już więcej nie ma miejsca. Jest to niezależna struktura do mockowania. Nie ma więcej zależności runtime'owej do hamcresta. I ogólnie jednym z powodów było to, żeby nie wprowadzić dodatkowej tranzytywnej zależności, ale też, żeby nie ryzykować, że w hamcrescie coś się zmieni niekompatybilnie i będzie problem z niekompatybilnością. Maczery Mockito mają nową klasę bazową, której należy używać i ogólnie, jeżeli nadal chcecie używać maczerów hamcrestowych, bo na przykład macie je w kodzie, to nie ma problemu, można użyć metody, która nam na to pozwoli. Natomiast hamcrest sam z siebie nie jest już przechodnią zależnością. Oczywiście, jeżeli używacie JUnita, to nadal go macie na classpathie, ale można też Mockito używać z czymś innym. Maczery w Mockito, ich zachowanie się mocno zmieniło. Mianowicie zostało bardziej uspójnione i teraz można bardziej przewidywać, co robią maczery w Mockito. I tu pytanie, będzie można na przykład kubek zdobyć. Kto by chciał powiedzieć, co maczuje maczer N z podaniem nazwy klasy w Mockito 1? Prośba o rękę do góry. Dowolna instancja danej klasy. Ktoś chciałby powiedzieć coś innego? Ma jakąś inną opinię? Lub klasy dziedziczącej. Więc generalnie mamy kilka kubków, więc będą, przejdźcie panowie potem po kubki. Okazuje się, że tak jak było słusznie przewidywane, nie ma w ogóle sprawdzania typu, czyli generalnie tam niekoniecznie musiałoby być to, czego oczekiwaliśmy. I dodatkowo, jeżeli byśmy przekazali null w tym maczerze, to również będzie zakwalifikowane jako pasujący element. Nie do końca było to intuicyjne, szczególnie z różnymi innymi maczerami i w Mockito 2 jest bardziej to uspójnione, typy są silnie sprawdzane i dodatkowo wartość null w większości maczerów nie jest akceptowana w ogóle jako pasujący element. Ogólnie mieliśmy wewnętrznie dyskusję, jak to ma wyglądać, bo to jest duża niekompatybilna zmiana, ale na przykład była też ankieta robiona na Twitterze wśród osób i generalnie większość osób jakby zgodziła się z tą propozycją, że dużo lepiej przy okazji tą wsteczną kompatybilność złamać, ale mieć spójne maczery i maczery w Mockito 2 są bardziej intuicyjne. I tak, jeżeli chcecie zmaczować jak do tej pory wszystko łącznie z nulami, musicie użyć N, ale bez klasy. Jeżeli byście chcieli, jeżeli dacie N z nazwą klasy, czy z klasą, to wtedy zmaczuje wam obiekty danego typu plus obiekty nulowe nie będą wzięte pod uwagę. Jeżeli byście na przykład mieli NList, wtedy macie każdą listę, która nie jest nulem, ale tu na przykład jest pułapka, bo wcześniej to tak, żeby złapało każdą kolekcję. A tutaj ogólnie w dwójce kolekcja nie jest listą, więc maczer nie
będzie pasował. Jeżeli chcecie sprawdzić konkretnie, że coś jest nulem, to macie if null matcher i można go użyć do obsługi nuli. Ulepszenia w API. Ogólnie jestem dużym miłośnikiem stosowania given when then, czyli jakiej konwencji do dzielenia testów w testach także jednostkowych. Ogólnie behavior driven development jest szerokim zagadnieniem związanym z testami, ale głównie chyba z testami takim podejściem globalnym, czyli testy na przykład akceptacyjne. Ja w testowaniu jednostkowym bardzo często używam given when then jako taki podział klasy, której mogę sobie podzielić, mam trzy bloki. W bloku given mogę przygotować klasę, którą będę testował, wstrzyknąć do niej moki i też je zastabować, te staby. Potem mam blok when, gdzie mogę coś wykonać, co chciałbym przetestować. I na końcu mam then, gdzie robię weryfikację, że jakiś wynik dostałem, plus weryfikuję interakcję na mokach. I generalnie, jak wiele, kto z was używa given when then do konstrukcji swoich testów? Trzy ponad trzy czwarte sali, czyli świetnie. I teraz będzie drugie pytanie. Kto z was używa w Mockito given will zamiast when then do stabowania? Jedna osoba, kilka osób. I teraz pewnie zauważyliście, że pojawia się taki problem, że jeżeli macie given i w givenie chcielibyście napisać when, to trochę nie pasuje, bo tak naprawdę pasuje semantycznie, znaczy pasuje klimatycznie do givena, ale whenem byście go najlepiej wpakowali do sekcji when. Co jest pewnym problemem i tak naprawdę w Mockito od bardzo dawna jest takie coś jak given will. Zamiast wpisać when then, możemy zastosować given will z klasy BDD Mockito i możemy osiągnąć to samo, a pasujemy do konwencji given when then. To było znane, to jest Mockito od wielu lat, natomiast kilka osób tylko mówiło, że stosuje to podejście, więc jeżeli nie stosujecie, to warto zacząć, a w Mockito 2 trochę się to nawet ulepszyło. Trochę temu, jeszcze w końcówce linii 1.10 do BDD Mockito pojawił się nowy alias. Teraz zamiast verify w bloku then możecie po prostu napisać then. I then ma tą samą, robi to samo co verify. W rezultacie moglibyśmy na przykład ten komentarz then w JUnicie po prostu usunąć, bo widać, że then to then i zostawić pustą linię. Jeżeli używamy spoka, to też nie mamy problemu, bo tam mamy wymuszony podział na bloki przez labele. Natomiast w 1.10.1 pojawiło się then, a w Mockito 2 to then zostało ulepszone. Pojawiły się dodatkowe aliasy dotyczące aliasy, funkcje, że możecie thena używać z weryfikacją w kolejności, możecie weryfikować no more interactions, czyli ogólnie wszystko to, co jest możliwe w normalnym verify. W rezultacie doszły nowe metody, stare metody zostały, zmieniona ich nazwa i od Mockito 2, BDD Mockito, możecie traktować, ma wszystko to, co ma zwykła Mockito, więc jeżeli używacie given when then, to również proponuję używać BDD Mockito i aliasów, które tam się znajdują. Przypominam o pytaniach, jakbyście mieli w trakcie, chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Will do nothing. Tak naprawdę will do nothing. Generalnie będziemy mieli problemik. Natomiast jeżeli will do nothing możemy użyć do tego, że mamy metodę, którą na przykład mamy spaja, albo za chwilę jak zobaczymy, stabujemy metodę domyślne i wtedy nie jest przekierowane wywołanie dalej. W rezultacie, jeżeli byśmy mieli wywołanie na przykład metody voidowej, to wtedy ona się nie wywołuje. Jeżeli pytasz, czy w przypadku, gdy wywołasz ją na prawdziwej metodzie, dostaniesz nula, czy też wyjątek runtime'owy, jest to bardzo dobre pytanie zasługujące na kubek. Ja bym stawiał nula, ale ogólnie nie sprawdzałem, więc tutaj nie mogę ci na to odpowiedzieć. Ale jeżeli sprawdzisz i zatweetujesz do mnie, to wtedy będzie jeszcze świetnie. Na pewno zrobię retweeta. Ja odkładam kubki, które już są rozdane, zostały dwa. Już się więcej nie przypominam o pytania, bo jeszcze jakieś znowu trudne dostanę, nie będę do końca wiedział. Wsparcie dla Java 8. Java 8, ta już wychodzi Java 9, więc dobrze, żeby w Mockito było wsparcie dla Java 8. I ogólnie jest to wsparcie, o czym będę mówił, jest takie niepełne z powodów, o których wspomnę. Natomiast w Mockito, ogólnie Mockito, jeżeli stabujemy jakieś metody, które zwracają jakąś wartość, na przykład zwracają kolekcję, to Mockito nie zwraca nam nula, tylko próbuje sprytnie zwrócić taką neutralną wartość, na przykład pustą kolekcję, zero, pustego stringa, żeby na przykład uniknąć tu pointerów.
I ogólnie przed Mockito 2, jeżeli chcieliście stabować metody, które zwracały optionale albo streamy, dostawaliście nula, co przy optionalu jest problematyczne, bo często potem sprawdzacie tam is empty i były null pointery, trzeba było to ręcznie stabować. Obecnie wartości domyślne również są zwracane dla tych dwóch wartości, czyli dostaniecie pusty stream albo pustego optionala. Dodatkowo w Java 8 ulepszone zostało wewnętrznie inferencja typów. W rezultacie wiele metod, które były stworzone wcześniej tylko po to, żeby na przykład przekazać typ klasy jako argument, żeby było kompilator nie miał wątpliwości, co chcemy zwrócić, nie wyświetla warningu, dało się uprościć i takie NLIS już jest ładnie inferowane, typ zwracany, nie ma problemu, żeby nam się świeciło w idei, że coś jest nie tak. Bo generalnie w Java 8 inferencja typów, głównie ze względu na lambdę, gdzie to było potrzebne, została mocno ulepszona. Poza tym, jak już mówimy o Java 8, to są domyślne metody. Domyślne metody w interfejsach, w 9 będą prywatne domyślne metody w interfejsach, natomiast te domyślne metody domyślnie, dzięki migracji do ByteBuddy'ego, o czym za chwilę, co możemy je stabować, czyli możemy też powiedzieć Mockito, że ma zastabować. Tak naprawdę domyślnie one są traktowane jako stabowane metody, natomiast często okazuje się, mieliśmy takie zgłoszenia od ludzi, że ta domyślna metoda, na przykład po co się stosuje domyślne metody? Jednym z powodów jest, czy wręcz jednym z powodów, dla których one były stworzone, było problem ze wsteczną kompatybilnością w Java 8. Na przykład interface list. On ma jakieś nowe metody, czy jakiś interface komparator ma nowe metody. Jeżeli nowe metody byście dołożyli do interfejsu, to każda implementacja listy, którą wy napisaliście albo ktoś by napisał poza JDK, niestety miałby problem z runtime, bo nie implementuje metod, które doszły nowe w interfejsie. Więc metody defaultowe są między innymi po to, tak jakby guarding methods, że dodajemy tę metodę i jeżeli ktoś nie chce pisać własnej implementacji, to my ją dajemy. I często okazuje się, że one w praktyce, my niekoniecznie chcemy stabować te domyślne metody, bo one są nie naszą logiką, tylko infrastrukturą, która tam istnieje i my chcemy w naszych mockach, żeby one działały normalnie. W rezultacie możemy zawołać znane ze spajowania will call real method. W rezultacie Mockito dla danej metody domyślnej po prostu ją wywoła, mimo że jest na przykład interfejs i normalnie byśmy go zastabowali, co przydaje się właśnie przy wywołaniu tych metod jako metody infrastrukturalne. Co jeszcze? Generalnie dzięki lambdom mogliśmy uprościć kilka rzeczy, między innymi argument matchery. Jeżeli mamy prosty argument matcher do napisania, możemy użyć argdat, możemy przekazać go jako lambda i on nam zmaczuje daną wartość. To może się przydać do stworzenia prostych i inlineowych matcherów. Podobnie jest analogiczny feature do odpowiedzi. Jeżeli chcemy inlineowo stworzyć odpowiedź, to możemy użyć właśnie metody answer statycznej z additional matchers, napisać sobie jakąś odpowiedź i tam jakąś logikę zawrzeć. To też się przydaje, bo jest, można to zrobić inline nowo i wcześniej było problematyczne. Tak jak wspominałem, jest to jakby wstępne wsparcie dla Java 8, dlatego że Mockito 2 nadal działa z Java 6. Więc nie wiem, to co było o optionalach, to jest robione przez refleksję. Niektórych rzeczy nie dało się zrobić i pełne wsparcie dla Java 8 będzie dostępne dopiero w Mockito 3, o którym będę mówił później. O przyszłości. Teraz będzie o funkcjach, takich kilku feature'ach, które zostały dodane do Mockito, które pozwalają, przynajmniej w teorii, próbować ulepszyć wasze testy, czy wykryć rzeczy, które niekoniecznie dobrze, czy niekoniecznie koniecznie robicie w testach. I tutaj przykład, czy ogólnie, pewnie wiecie, jako użytkownicy Mockito, staby w Mockito są takie, pozwalają na wiele. To znaczy stabowanie nie jest, jest nie leniwe, tylko jest takie pozwalające na wiele. Nie pamiętam, jakie było polskie tłumaczenie, było pobłażliwe prawdopodobnie. Więc ogólnie, jeżeli macie staba i na to wywołacie metodę na tą stabie, której nie stabowaliście, to jak mówiłem wcześniej, dostaniecie wartość domyślną. Jeżeli byście to próbowali zrobić w EasyMocku, dostaniecie wyjątek, bo EasyMock się tego nie spodziewa, musicie powiedzieć, co będzie wołane. To ogólnie jest dobre, bo nie przespecyfikujecie testów, więc jak jest coś domyślnego i wam to pasuje, to po prostu zostawiacie i jest w porządku. Niestety, niekiedy może się okazać, że błędy, które powstają przy takim kodzie, są trochę trudne do diagnozowania, szczególnie jeżeli macie duże testy z wieloma klasami, wieloma stabowaniami, co niekiedy zdarza się przy kodzie legacy. Tutaj przykład. Mamy taki kodzik i generalnie
Ten przykład jest krótki, więc prawdopodobnie z dużą dozą prawdopodobieństwa zauważyliście już, jaki jest problem, ale ten test nie przejdzie. Mam jeszcze dwa kubki, więc kto chciał powiedzieć, co jest problemem w tym teście? Świetnie. Kto powiedział? Dobra, nie masz kubka, to czwarty kubeczek. Zajęło wam to chwilę, co mnie trochę cieszy, trochę nie, pod tym względem, że ten test jest króciutki i wynik tutaj w tym teście dostajecie, że niestety dostaliście pustą listę, a spodziewaliście się, że coś tam będzie. I problemem, który został słusznie zdiagnozowany tutaj, jest literówka. Stabujemy Enterprise bez E, a wywołujemy metodę z E na końcu i chcemy dostać Enterprise D. Więc generalnie to jest trochę mylące, bo stack trace, który dostaniecie, wskazuje, tak jak pokazałem w poprzednim slajdzie, na tą linię za sercem. Nie wskazuje nam wam na stabowanie. Jeżeli macie, nie wiem, 8, 10, a widziałem takie testy w takim kodzie, gdzie ktoś próbował z wielkimi obiektami coś robić, to jest to, może być to chwilę zająć, żeby zgadnąć, które stabowanie jest złe, szczególnie jeżeli robiliście copy-paste z innego testu, bo macie tam 15 z tych stabów, które zawsze działają, jednego nowego dodajecie. Takie rzeczy się niestety zdarzają. Więc ogólnie, co możemy zrobić w Mockito w 2, żeby trochę poprawić naszą sytuację? Generalnie Mockito pozwala na wykrycie, jeżeli zastabowaliście staba z wywołaniem metody z danym argumentem, a wywołaliście ją z innym argumentem. Wtedy oceniecie śliczne ostrzeżenie, że oj, drogi deweloperze bądź deweloperko, tutaj chciałaś albo chciałeś, żeby było z jakąś metodą wywołane, a wywołałeś czymś innym. Za chwilę zobaczymy przykład i domyślnie takie ostrzeżenia są wyświetlane na konsolę. No ale pojawia się pytanie, kto czyta, co jest na konsoli, szczególnie jak tam jest za dużo rzeczy, bo źle ustawiliśmy poziom logowania w testach, więc można włączyć taki strict mode. W rezultacie go włączycie, można go włączyć, najprościej jest go włączyć używając Mockito rule'a junitowego. Ogólnie rule junitowy jest preferowanym, zalecanym sposobem na używanie Mockito w junicie. Oczywiście często nie trzeba, ale jeżeli na przykład chcecie Mocki strzyknąć przez małpa mock, czyli stworzyć je albo inject mock strzyknąć, to wtedy zamiast używać runnera możecie użyć rule'a junitowego, który jest wygodniejszy, łatwiej się integruje z innymi rzeczami i generalnie pozwala chyba na to samo. Ogólnie dodajemy tego rule'a na górze, ustawiamy mu, że ten tryb bycia takim bardzo ostrym i sprawdzającym wszystko nie jest warning, tylko jest strict mode i generalnie dostaniecie bardzo ładny komunikat. Zobaczcie, że tutaj dostaliście, próbowaliście wywołać, było wywołanie z E w tej linii, ale niestety stabowanie było inne i mając taki kodzik i widać, w której linii to było wywołane. Mając taki kodzik, widać, w której linii macie złe stabowanie prawdopodobnie i bardzo często ten feature może się, jest wiarygodny, przydaje się do tego, żeby wskazać takie linie, które gdzieś coś jest nie tak. Innym mechanizmem jest możliwość zrobienia soft verification, które jest na przykład znane z AsserJ-a. Jeżeli używaliście takiej fajnej, ciekawej biblioteki do asercji AsserJ, to tamten feature jest zrobiony do asertowania wyniku. Mockito możecie na Verify'u sprawdzić, że było wywołanie mocka z jakimiś parametrami, na mocku metody z jakimiś parametrami. I generalnie domyślnie takie, jak mamy trzy Verify'e, to na pierwszym Verify dostajemy błąd, koniec. Niekiedy, głównie to nie są testy jednostkowe, ale bardziej integracyjne, interesuje was, czy który z tych trzech nie przeszedł Verify. Wtedy możecie zastosować soft verification i do tego możecie użyć też rule'a ciut innego, verification collector. W rezultacie dostaniecie kodzik, który w przypadku, gdy obie te weryfikacje nie przejdą, to dostaniecie, że pierwsza weryfikacja nie przeszła, dlaczego, i druga. Oczywiście, jak to Mockito ma w zwyczaju, macie bardzo ładne komunikaty sugerujące, co można zrobić i pokazujące, co było zamiast tego, czego się spodziewaliście. Inną rzeczą to jest taki, jest jeszcze jeden feature, który jest taki trochę kontrowersyjny, jak dla mnie przynajmniej, chociaż Szczepan go lubi, i generalnie on pozwala na stabowanie, pozwala na wykrycie, czy ogólnie, jeżeli mamy stabowanie, mamy jakieś mocki czy te staby i chcemy je zastabować, to wtedy często, jeżeli nie używamy test-driven development, możemy za dużo zastabować, czy jak kopiujemy, czy po prostu piszemy tego więcej.
możemy za dużo takich rzeczy wpisać. I szczególnie, gdy, tak jak mówiłem, mamy test, gdzie kopiujemy te kilkanaście stubbingów, to wtedy nie wiemy, które są potrzebne, a które w danym teście nie. Szczególnie właśnie duże testy, jeżeli są osoby niedoświadczone, które wzorują się na pracy innych, albo robią kopiego paste'a. I co możemy wtedy zrobić? Tak naprawdę tu mamy przykład testu. W tym teście sprawdzamy, że wyszukujemy po nazwie. Ogólnie mamy bazę statków, ona ma jakieś indeksy statków, nasze statki, wrogie statki, jakieś zezłomowane statki, jakkolwiek. I tutaj stabujemy wywołania z Enterprise z jakimiś innymi stateczkami. Chcemy sprawdzić, czy wyszukiwanie działa. W tym teście chcemy przetestować wariant pozytywny, więc niekoniecznie ktoś mógł powiedzieć, że te dwa są trochę niekonieczne, bo jest ich za dużo, bo te stabowania w tym teście nie są do niczego przydatne. Oczywiście zależy, co testujemy. Mogę mieć testy, gdzie się sprawdzi, że mamy tu więcej elementów i dobrze wybierzemy, ale w ścieżce podstawowej to mogłoby być niekonieczne. W rezultacie, jeżeli mamy ten tryb wykrywania, to wtedy zobaczymy, że drogi programisto, tutaj zostało wykryte niepotrzebne stabowanie. Generalnie w tej linii zastabowałeś, ale nikt nie wywołał tej metody pod spodem. Może to nie jest konieczne. Może się przydać, żeby wykryć takie niepotrzebne stabowania, które są w danym teście niepotrzebne, ale to rozwiązanie ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim dla mnie generuje zbyt dużo fałszywych pozytywów, czyli niekiedy na przykład mamy optionala, domyślnie zwraca i empty. A my w tym teście chcemy jawnie powiedzieć osobom, które czytają test, że tam ma być is empty, bo się spodziewam, że nie będzie czegoś w jakimś miejscu i klasa zwróci empty. Wtedy ja jako programista chcę to napisać w kodzie, żeby ktoś, kto czyta ten test, wiedział, że to jest mój warunek jawny. Ja wiem, że Mockito pod spodem tam zwróci is empty i jeżeli ja napiszę is empty jawnie stabowanie, to będę miał ostrzeżenie, ale ja chciałbym to zrobić, bo dla mnie czytelność jest dużo ważniejsza niż jedna linia zbędna kodu. Więc niekiedy może być, false pozytywy mogą być zgłaszane, więc to nie wszędzie się przydaje. Dodatkowo jest takie ograniczenie, że ze względu na implementację trzeba używać konstrukcji will given albo then return zamiast given will or when then. To wyżej zazwyczaj stosujecie, ostatni kubek, to zadam pytanie, kiedy stosujemy will albo then konstrukcję zamiast when then? Przy voidach, świetnie. Gdzieś jeszcze? Przy wyjątkach. Przy wyjątkach niekoniecznie, chyba że chcemy instancję zwrócić. Nie, chyba niekoniecznie, ale jest jeszcze jeden przypadek. Na spajach, świetnie. Dla ciebie już chyba nie mam kubka, ale chyba będę miał jeszcze wejściówkę. Więc tutaj mamy voidy i mamy spaje, więc to jest trochę nieintuicyjne. Dlaczego to podejście nie jest dobre, tak jakby inaczej? Czemu tego nie używamy normalnie? Przede wszystkim dlatego, że nie mamy podpowiadania typu i dużo więcej błędów mamy w runtime. Przy podejściu when then mamy ogólnie błąd kompilacji, jeżeli coś źle zrobimy, a przy tym pierwszym, bo są voidy, więc nie można tej konstrukcji użyć, mamy większy problem, większą szansę na błąd w runtime. Co jeszcze? Ogólnie i tutaj bym powiedział, że to, co pokazywałem, używało JUnita i ruli JUnitowych, ale jakbyśmy bardzo chcieli, jesteśmy użytkownikiem TestNG, które sporo lat temu było wiodącą biblioteką do testowania, teraz nie widzę dużych zalet TestNG nad JUnitem, szczególnie w przededniu JUnita 5, który niedługo będzie final. Możemy użyć Mockito Session i możemy jawnie w before, czy before method ustawić strictness. Czyli te rzeczy, większość z tych rzeczy, które pokazywałem przed chwilą od JUnita, da się zrobić w TestNG, tylko trzeba pamiętać o tym i ręcznie to zrobić. Wnętrzności, czyli co zmieniło się pod spodem. Generalnie największą zmianą jest to, że zamiast Tegiliba mamy ByteBuddy'ego. ByteBuddy, taka nowa biblioteka do manipulacji bytecodem. Generalnie jedną z jej największych zalet jest to, że jest utrzymywalna. Tegilib, szczególnie w przeszłości, miał okres, gdzie totalnie był nieutrzymywany. Był Tegilib 2.2, wszędzie był używany, tam były bugi i ogólnie były problemy. Tylko ekipa Hibernate'a musiała stworzyć wcześniej, a potem przesiąść się na JavaSysta, bo nie były poprawiane bugi w Tegilibie, ich pull requesty nie były merge'owane, chociaż wtedy chyba jeszcze nie było pull requestów, tylko patche. Więc ogólnie musieli się przesiąść na JavaSysta, bo były bugi, które nie pozwalały im żyć. Ogólnie ByteBuddy jest nowoczesny. Na przykład
Jeżeli pisaliście coś kiedyś w Sygilibie, pewnie przyznacie mi rację, że nie pisze się tam bardzo intuicyjnie. Żeby zrobić coś, musicie wiedzieć, jak to zrobić i ten kod nie wygląda ciekawie. Z drugiej strony ByteBuddy ma Fluent API, które zaczynacie coś robić, dacie kropkę, macie podpowiedzi rzeczy, które możecie zrobić. Naprawdę sensownie to wygląda. W mojej opinii używałem i Sygiliba, Javasista i ByteBuddy'ego. ByteBuddy ma najciekawsze API i się najprościej z tych trzech pisze. Oprócz tego ByteBuddy wspiera Java 8 i ma już wstępne wsparcie dla Java 9. No i robi się popularny. Oprócz Mockito można go znaleźć w Hibernate, w Spoku, Utility czy w Bazelu. I to przykład w Hibernate, on obecnie jest, można go włączyć, ale w kolejnej dużej wersji Hibernate'a będzie prawdopodobnie domyślnym toolem, domyślną biblioteką do manipulacji na bytecode, czyli wygląda obiecująco. O, tu będę miał też do Was pytanie. Kto z Was używa Mockito Core w swoim projekcie jako zależność? 3 osoby. A kto używa Mockito All? Trochę więcej osób. Czyli reszta wnioskuje, nie wie, czego używa. Co nie jest taką złą odpowiedzią, w sensie to się zdarza. I niestety ci, co powiedzieli, że używają Mockito All, no to niestety nie mam dobrych wiadomości, bo generalnie jest to coś, co było stworzone w czasach Anta, czyli dawno temu. I generalnie w tym jarze macie kilka, dwie czy trzy zależności Mockito. One nie są shadowane w tych samych pakietach. To już czujecie, że jakie mogą być problemy. I to było w czasach, kiedy trzeba było z internetu ściągnąć jary, wrzucić do katalogu lib w projekcie, wrzucić do SVN albo do CVS-a i generalnie to sobie leżało. Aktualizacje były niewygodne, więc ściągnięcie jara Mockito ze wszystkim mogło być wygodne. Ale w czasach Gradle, Mavena, SBT, gdzie mamy zarządzanie zależnościami tranzytywnymi, to nie ma tego problemu. Możecie wziąć Core'a i on sobie dociągnie jakiegoś Hamcresta, Objectivenessa czy cokolwiek innego. Jako plus powiem Wam, że nie macie wyboru, jeżeli będziecie migrować, to szczęśliwie. Mockito All już nie jest dalej produkowane, macie tylko Mockito Core, więc używajcie. A niestety Mockito All było dużo bardziej popularne niż Mockito Core, głównie ze względu na to, że nie było jasno wyjaśnionej różnicy. Różności. Z różnych rzeczy, które nie pasowały do innych kategorii, wymieniłbym wsparcie dla Androida. Generalnie, jeżeli dodacie sobie taki modulik jak Mockito Android na ClassPathie, pod spodem używa ByteBuddy'ego Androida, czyli kolejny plus z migracji do ByteBuddy'ego, to po prostu on pod spodem będzie radził sobie z Dalvikiem i będzie działał zamiast JVM-owych proxy, będzie tworzył Dalvikowe proxy, więc ogólnie nie jestem deweloperem Androida, ale słyszałem, że to działa. Dodajcie do ClassPathu i działa Wam, więc ogólnie dobrze. Poza tym jest wstępne, eksperymentalne wsparcie dla mokowania rzeczy, które są normalnie niemokowalne w Mockito, czyli finali. Czyli z enumy finalne klasy, finalne metody możecie testować. Domyślnie jest to wyłączone. Żeby to włączyć, musicie sobie stworzyć pliczek z jakąś zawartością, że maker inline jest włączone i koniec. Nie musicie żadnego jara dodawać, to po prostu zacznie Wam działać. Ogólnie brzmi dobrze, natomiast ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie wiem, czy Was to bardzo będzie bolało, ale byście chcieli package visible metodę z Java pakietu stabować, to się nie da. I dodatkowo natywne metody też nie działa, ale zazwyczaj nie mamy takiej potrzeby. Jak mamy, to prawdopodobnie mamy większe problemy niż to, że to nie działa. Poza tym ogólnie to nie jest włączone domyślnie i tak naprawdę nie jest włączone domyślnie przede wszystkim dlatego, że jest to nowa metoda tworzenia, czy nowa metoda, która by pozwalała, tak jak wspomniałem na poprzednim slajdzie, nowa metoda, która łączy w sobie zarówno instrumentalizację przez API, jak i tworzenie podklas, żeby osiągnąć mokowanie finalnych rzeczy, więc tak naprawdę ona wewnętrznie może gryźć się z innymi instrumentalizacjami, które się w locie odbywają, na przykład z Jacoco. Jacoco, był bug zgłoszony, że Mockito nie działa z Jacoco, z inną instrumentalizacją opartą o Genta. I generalnie okazało się, że wynika to z buga z JVM, ale udało się zrobić obejście, Rafael zrobi implementację i ogólnie to działa, ale może się okazać, że z czymś innym, co robi instrumentalizację w locie, nie będzie działało. Więc ogólnie, jeżeli macie potrzebę z jakichś powodów mokowania w finali, to i znajdziecie jakiegoś buga, to zgłoście, Rafael na pewno, czyli maintainer ByteBuddy'ego na pewno chętnie się temu przyjrzy. Co jeszcze? Buildery.
Jaki jest problem? Już nic nie mam, ale jaki jest problem z mockowaniem, ze stabowaniem builderów? Spotkaliście kiedyś to, co tu wymieniłem na slajdziku? No pointera, jeżeli macie buildera? Chyba, że nie stabujecie builderów, ale ogólnie jak wywołacie tę metodę, gdzieś w kodzie będzie wywołana ta metoda, to poleci wam null pointer, bo domyślnie to zwróci nula. Więc musicie zastabować wszystkie metody z builderów, które mają być używane, żeby nie mieć null pointerów. W Mockito 2 wystarczy, że dacie domyślny typ zwracania odpowiedzi na return self i wtedy Mockito sprawdzi, o, ta metoda zwraca typ, który pasuje do typu, którym ja jestem jako mock, to ja go zwrócę, bo pewnie chcesz to zrobić. Więc ogólnie jest to przydatne, Mockito robi to za was i dostaniecie siebie. Zazwyczaj buildery zwracają siebie, więc będzie działało. Co jeszcze? Odpowiadanie z opóźnieniem. Generalnie, i to jest świeży feature, 3 tygodnie ma, to pani, która była kontrybutorem pierwszy raz do Mockito go zrobiła i ona miała taki problem w swoich testach, że miała testy integracyjne. I jak testowała integracyjnie z jakimiś kolejkami, to miała problem z synchronizacją wątków, co się ze współbieżnością wykładało, mówiąc kolokwialnie. Ale że te testy długo integracyjne się uruchamiały, to chciała móc to zreprodukować jakoś prościej. Więc odkryła, że jeżeli te mocki zachowują się podobnie jak prawdziwe kolejki, czyli zwracają komunikaty z opóźnieniem, to ona może te błędy zreprodukować w takich prawie normalnych testach jednostkowych, czyli jest dużo prostsze do debugowania, do reprodukcji, jest szybsze, nie trzeba stawiać jakiegoś brokera gdzieś w pamięci czy na zewnątrz, więc była bardzo zadowolona i tak była zadowolona, że skontrybuowała do Mockito do tego feature'a i w najnowszej stabilnej wersji, chociaż tu o stabilności wersji to inna, że wszystkie są stabilne, ale w najnowszej wersji w Maven Central już to jest dostępne. Migracja. Jeżeli będziecie migrować, pewnie byście chcieli wiedzieć, jakie problemy możecie, na jakim problem możecie napotkać. I generalnie przede wszystkim maczery. Maczery są troszkę w innym pakieciku, czy mają inną klasę bazową, to macie statyczne metody, więc musicie zamienić, ale tu zwykły find replace działa. Oprócz tego, jeżeli macie hamcresty, to musicie użyć trochę innego mechanizmu do wołania. No i co większym jest problemem, trzeba pamiętać o tym, że często mogło wam się zdarzać, czy wszystkim się zdarzać, że maczery pozwalało na wszystko, wołaliście n list, czy n z jakimś nulem w środku, czy mieliście n coś, a w teście przekazywaliście nula, bo nikt nie sprawdzał tego parametru zamiast normalnych parametrów. Teraz się to nie uda, będziecie musieli na normalne parametry zamienić, co akurat jest dobre, bo testy zazwyczaj mogłyby mieć jakieś sensowne dane wejściowe. Oprócz tego, jak mówiłem, nulę, jeżeli potrzebujecie, musicie użyć isNula. I z maczerów tyle. Mockito all wypada, przełączacie się Mockito core, ale to nie jest problem. Wystarczy zmienić konfigurację waszego tula do budowania. Większy problem jest z wewnętrznymi rzeczami. Jeżeli używacie PowerMocka albo wewnętrznie używacie internali Mockito, no to macie trochę pecha, bo to są wewnętrzne rzeczy i były zrefaktorowane, przenoszone do jakichś innych pakietów, zmiany nazwy wypadły, dużo rzeczy się działo. Więc ogólnie na przykład Mockito dopiero kilka miesięcy temu na wiosnę pojawiła się wersja pierwsza Mockito, która jakoś działa z PowerMocka, przepraszam, która działa jakoś z Mockito 2. Co prawda on pod spodem nadal używa CGLiba, nie wszystko działa, ale przynajmniej jakoś działa, natomiast osoba, która obecnie utrzymuje PowerMocka jest aktywna w komunikacji z ludźmi z Mockito, więc jest szansa, żeby wypracować takie mechanizmy, które są potrzebne w PowerMocku, żeby to działało sensownie, bez dotykania wewnętrznych rzeczy, więc pewnie będzie lepiej w przyszłych wersjach PowerMocka czy Mockito, żeby to działało. Continuous Delivery. Jak mówiłem, jestem miłośnikiem Continuous Delivery. Tutaj chłopaki na poprzedniej prezentacji, właśnie Marcin, Szczepan, Wojtek, pokazywali Continuous Delivery, więc tylko w skrócie. Ale ogólnie bardzo się cieszyłem, jak to było dawno temu zaimplementowane Mockito. I w Mockito, dla tych, co nie byli na prezentacji, jeżeli się coś skomituje do mastera i się tego jawnie nie wyłączy, że nie chcemy releasować, a o czym często zapominają deweloperzy Mockito, to jest zbudowane to przez Travisa, ląduje w Bintrayu i w Maven Centralu, czy też normalnie lądowało. Generowane są release notes, dla mnie super feature, bo nigdy też nie lubiłem tego robić ręcznie. Na podstawie tego, co się zmieniło w GitHubie, czy też issuesy i pull requesty, które były w treści commita były zreferowane. Więc ogólnie, jeżeli coś zmerdżowane jest do mastera, pojawia się od razu wersja w Bintrayu i w JCenter, co jest świetne, bo widziałem biblioteki, gdzie ja zrobiłem pull requesta, pół roku czekałem na merge'a, a potem jeszcze rok na wydanie nowej wersji. W międzyczasie musiałem używać własnych wersji albo Jitpacka, żeby z tym żyć. Mockito tego problemu nie ma.
Ale jak wspomniałem, był problem, że wyszło ponad 100 wersji beta, trochę kiepsko, bo nieraz jest wydawane więcej niż jedna wersja dziennie, no i niektórzy ludzie narzekali. Na przykład była jedna osoba, która powiedziała, że w jego NetBeansie, w POM XML, gdzie ciśnie kontrol spacja, jest tyle tych pozycji, że mu się przywiesza NetBeans i to źle wygląda i źle działa. Były też inne takie też merytoryczne komentarze. I ogólnie pojawia się propozycja, żeby zrobić nowy model do pipeline'ów czy do delivery w Mockito 2. I obecnie ta konwencja wygląda tak, że domyślnie, i to działa obecnie produkcyjnie, że normalnie wersje są wydawane do bintrayowego repozytorium. I tam każda wersja zmerdżowana jest wydawana. I jeżeli ktoś chce, wy jako użytkownik chcecie używać zawsze być cutting edge, czy nawet nie bleeding edge, bo one są stabilne, więc nie ma problemu, są dobre testy, to przełączacie się na to repo dodatkowe i działa. Jeżeli chcecie mieć tylko stabilne wersje, przełączacie się na centrala, czy też jcenter i generalnie używacie tylko ta wersja, która przez deweloperów Mockito jest uznana za taką, gdzie jest coś wartego do pokazania innym osobom. Była kiedyś koncepcja, żeby to było na labelach, ale ostatnio jak patrzyłem, to jest to robione, że trzeba jawnie dać komentarz, zbuduj mi do centrala. Więc ogólnie plusem jest to, że programiści używający Mockito mogą wybrać to, co chcą, czy chcą mieć szybkie update'y, czy też nie. Przy czym z tego, co słyszałem, plotki, że ogólnie w ekipie Szybkita, która, czy ogólnie kod, który był w Mockito do realizowania, został przez szczepanych chłopaków wyciągnięty do osobnego projektu zwanego Szybkit i generalnie ten feature chyba jest obecnie wyłączony, czy też jeżeli nie będzie silnego zapotrzebowania community, żeby utrzymywać taki dodatkowy workflow, to komplikowało kod i chyba są plany, żeby nie było tego feature'u w wersji 1.0, bo to trochę komplikuje i niekoniecznie wszyscy są zadowoleni. Więc jakbyście bardzo to lubili, możecie skomentować to w issue trackerze Mockito, że jest fajne, bądź też nie. Przyszłość. Mam jeszcze 3,5 minuty, więc będzie o przyszłości i o podsumowaniu. Powinienem wyrobić się spokojnie. Co mogę powiedzieć? Wsparcie dla Java 8 będzie dopiero Mockito 3, które w ogóle będzie oparte o Java 8, więc wtedy będzie można uprościć wewnętrzną implementację, nie będzie jakichś refleksji trzeba robić i ogólnie będzie super. Oprócz tego będzie nowe wsparcie, już są POC, żeby było nowe stabowanie oparte właśnie o Lambda, które może być trochę wygodniejsze i na przykład będzie można robić domyślne metody w interfejsach, żeby nie mieć statycznych importów, co szczególnie użytkownicy Eclipse'a, jeżeli tacy są na sali, docenią. Jakby nie, to ten ostatni feature jest w moim Mockito Java 8 dostępny, można używać. No i Mockito 3 też będzie jakby wspierało, będzie miał zadeklarowane wsparcie dla Java 9. Obecnie powinno działać dwójka, ale nie ma nawet Java 9. ASM też jest w wersji alfa czy beta, więc ogólnie ciężko powiedzieć, że na pewno będzie działało. Ale tak naprawdę nie ma pośpiechu wśród deweloperów Mockito, żeby ten branch rozwijać. Dużo rzeczy idzie do brancha 2, więc jeżeli macie jakieś super pomysły, co w Mockito 3 mogłoby być, to zgłaszajcie i może to pójdzie lepiej, albo jeszcze lepiej róbcie pull requesty. I podsumowanie, generalnie krótkie podsumowanie. Powiem jedynie, że Mockito, do czego mam nadzieję was przekonałem, że w Mockito 2 macie trochę fajnych funkcji, które mogą być przydatne, trochę takich elementów, które potencjalnie mogą uładnić wasz kod, jak na przykład to, że maczery są bardziej dokładne, czy możecie wykryć te niepotrzebne stabowania, czy też wywołania z innymi argumentami. Oprócz tego migracja tak naprawdę, jeżeli nie używacie PowerMocka albo internalnie Mockito jest bezbolesna, powinniście zrobić szybko, w miarę automatyczny sposób. No jedynie te maczery, ale to dobrze, że to poprawicie, wtedy będziecie mieli lepiej napisane testy. I ogólnie jest szansa, że w przyszłości Mockito, czy to w jeszcze linii 2.0, czy w linii 3 będzie miało, jeszcze lepiej będzie wyglądało i generalnie mam nadzieję, że zachęciłem was do migracji w poniedziałek albo dzisiaj, jeżeli na przykład to jest projekt open source i pracujecie wieczorami, nie pójdziecie na spoinę, żebyście zmigrowali swój projekt do Mockito 2. I to byłoby tyle, ja dziękuję za uwagę. Jeżeli używam spotkań, czy są jakieś powody, żeby użyć Mockito 2? Tak. Znaczy ogólnie Mockito. Jak masz testy integracyjne, Spring Boot od 1.4 posiada natywne wsparcie do wstrzykiwania moków mockitowych do kontekstu Springa. W spoku jest lepiej, w spoku 1.1 można robić detaczowane moki, ale to nie jest wygodne, wręcz raczej nie, jest to problematyczne, więc głównie do testów integracyjnych w spoku można używać, szczególnie że Spring Boot świetnie to wspiera. Więc to jest dla mnie główny powód, żeby używać. Są pewne bugi w mockach, czy ograniczenia w mockach spokowych, ale generalnie zazwyczaj ich nie musisz używać.
Dobra, to niestety koniec czasu, więc jeszcze raz dzięki. Jak macie jakieś pytania, ja tu będę i zapraszam po kubki i po jedną wejściówkę, te osoby, które były.